Jesteśmy na Pucharze Polski w Sobieńczycach 2018. Zawody poszły po naszej myśli, ponieważ udało mi się wygrać. Puchar jedzie do Olsztyna. Chciałbym również zadedykować ten puchar świętej pamięci Stasiowi Olszewskiemu. Panie Stasiu, to dla Pana. W tym sezonie są to moje trzecie zawody. Nie mam jakiegoś wielkiego na razie, jakby powiedzieć, parcia ze względu na to, że powoli dochodzę do siebie po kontuzji. Miałem pęknięty kręgosłup. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Sezon jest bardzo długi. Trzymajcie za mnie kciuki. Konkurs WIPA, myślę, że fajna inicjatywa. Pierwszy raz coś takiego było w Polsce na polskich zawodach. Mi się bardzo podobało, pewnie też dlatego, między innymi, że wygrałem. W tym roku zmieniłem klasę, przesiadłem się na motor 85 i czuję się już na nim pewnie, ponieważ trenowałem całą zimę na twardych torach w Hiszpanii z Akademią Orlen Team i trenerem Justinem Morrisem, po czym pojechaliśmy na miękkie tory do Włoch i Holandii z moim teamem DAS. Kupczyk. Startuję w klasie MX65. Należę do teamu KTM-a. Startowałem w klasie MX Junior. Miałem wielką ochotę na wygraną. Czułem się bardzo dobrze. W kwalifikacjach pierwszy czas, 2 sekundy przewagi nad drugim. Pierwszy wyścig, dobre tempo, wygrany.